Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na 35. części serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich i dzisiejszy argument jest oparty o tym, że Słowo Boże decyduje o wszystkim. Czyli Bóg zachowa swoich, ponieważ Jego Słowo decyduje o wszystkim. W 10 rozdziale Ewangelii Jana, wersety 27-28, czytamy taką wypowiedź Pana Jezusa. Moje owce słuchają mojego głosu i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki Ojca. Ponieważ jest to bardzo ważny fragment, to powtórzę go. Moje owce słuchają mojego głosu i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną i nie zginą na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki Ojca. Widzimy tutaj wyraźną obietnicę, niezależną od stanu owiec. Owce są trzymane w rękach Bożych. Owca to jest człowiek, który jest zbawiony. I to może być tutaj przypomniany, no na przykład w 2 Piotra 2,7, drugi list Piotra, 2,7, Pismo Święte mówi, a uratował sprawiedliwego Lota, udręczonego postępowaniem nieprawych w rozwiązłości. Widzimy zatem, że Lot jest wspomniany jako ten, który jest zbawiony, jest uratowany, jest całkowicie pewne, że Lot, którego widzimy na kartach Pisma Świętego jako człowieka, który zasiadał w bramie Sodomy i ten, który zasiadał w bramie Sodomy, który potem nie chciał być posłuszny Bogu i wymóg na tym aniele, który go wyprowadzał, aby został w mieście, małym mieście. Jest ono małe miasto. I to miasto małe, które przetrwało, stało się później punktem, gdzie ten grzech Sodomy ocalał, bo nie zostało zniszczone ze względu na Lota. A także widzimy Lota, jak współżył cieleśnie ze swoimi dwoma córkami po libacji alkoholowej. Więc spłodził swoich własnych wnuków. I tego typu człowiek nie stracił zbawienia. Inny przykład. Hebrajczyków 11:32. Hebrajczyków 11:32. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Czyli widzimy, jest tutaj wymieniony Samson. O Samsonie czytamy też w Starym Testamencie jako o człowieku, który był wyjątkowo nieposłuszny Słowu Bożemu, ale mimo tego nie stracił zbawienia. Więc nikt nie może wyrwać owcy z ręki Bożej. No, ale niestety są tacy źli ludzie, utracalnicy, którzy twierdzą, że jednak zbawienie rzekomo może być utracone. I tacy ludzie wynoszą się nad Boga.
bo oni twierdzą, że zbawiony człowiek sam potrafi się wyrwać z ręki Bożej. I jest to duch antychrysta tak twierdzić, bo to by powodowało, że taki zbawiony ma większą siłę niż Bóg, bo Bóg go trzyma i nikt nie może wyrwać go z ręki Bożej, ale zdaniem utracalników sam zbawiony może się wyrwać z ręki Bożej. Czyli jest to duch antychrysta, ten duch utracalników. To dlatego duch utracalników to duch antychrysta wynoszący się nad Boga. Wersety 27 i 28 z 10 rozdziału Ewangelii Jana są bardzo cenne, ponieważ mówią nam o tym, co Pan czyni dla swych owiec i jaki jest ich stosunek do Niego. On daje im życie wieczne, prowadzi je i trzyma bezpiecznie w swojej dłoni, a one słuchają Jego głosu i idą za Nim. Z ich strony jest to z pewnością właściwa odpowiedź na Jego cudowną miłość. Dlatego też, wiedząc o tym, że Słowo Boże, Jego Słowo, decyduje o wszystkim, możemy być pewni zbawienia, które jest nieutracalne. Ileż to biednych dusz jest w sytuacji, gdy są miotani myślami i opiniami ludzi, którzy mają ducha antychrysta, czyli twierdzą, że zbawienie można utracić, lub też myślami i uczuciami swojego własnego przewrotnego serca. Tylko wtedy, gdy przyjmujemy Słowo Boże jako Słowo Boże, w miejsce niepewności i wątpliwości przychodzi pewność, i to zarówno gdy Bóg ogłasza potępienie niewierzącego, jak i zbawienie wierzącego. I Psalm 119 mówi takie słowa: O Panie, słowo Twoje trwa na wieki w niebie. Dla szczerego, wierzącego człowieka Boże Słowo, Pismo Święte, Biblia, stanowi o wszystkim. I 4 Mojżeszowa, 23 wers, rozdział, 19 werset. Czy on powie, a nie uczyni, rzeknie, a nie wypełni? I to jest bardzo ważne, żeby nie tracić pewności tego, co Słowo Boże mówi. I diabeł oczywiście przychodzi z takimi potrzeptami, ale jak mogę być pewny, że mam właściwą wiarę? Na to może być tylko jedna odpowiedź, a raczej pytanie: czy zaufałeś właściwej osobie? To znaczy błogosławionemu Synowi Bożemu, odwiecznemu Synowi Bożemu, Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie chodzi tutaj o wielkość twojej wiary, ale o to, czy ufasz osobie godnej zaufania. Są tacy na przykład, którzy chwytają się Chrystusa, mówiąc przenośnie, że tak powiem, uchwytem tonącego. Inny człowiek zaś zaledwie dotyka skraju jego szaty, ale grzesznik, który czyni to pierwsze, nie jest ani odrobinę bezpieczniejszy od tego, który czyni to drugie. Obaj uczynili to samo odkrycie, a mianowicie, że podczas kiedy wszystko, co jest z własnego ja, z własnych pomysłów, jest całkowicie niegodne oparcia, niegodne zaufania, to bezpiecznie można polegać na Panu Jezusie Chrystusie. Spokojnie możesz oprzeć się na Chrystusie, spokojnie zaufać Jego Słowu i z całą ufnością oprzeć swoje życie na skuteczności Jego skończonego dzieła, doskonałej ofiary na krzyżu. To jest właśnie, co mam na myśli, gdy mówię o wierzeniu w Niego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. I Ewangelia Jana, 6 rozdział, 47 werset, mówi następujące słowa: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Czyli Pan Jezus powiedział, że kto ufa, kto wierzy Panu Jezusowi, ma życie wieczne. Upewnij się zatem, czy zaufanie twoje nie polega na twoich własnych dziełach, na twoich własnych uczynkach,
na poprawie, na obietnicy poprawy, na praktykach religijnych, pobożnych uczuciach, gdy jesteś pod wpływem religijnych różnych prądów lub twoim moralnym wykształceniu od dzieciństwa lub czymś podobnym, bo możesz być przecież z dobrej rodziny i wtedy możesz na tym opierać swoją przyszłość wieczności. To nie jest prawidłowa podstawa. Możesz posiadać najsilniejszą wiarę we wszystkie albo w niektóre te rzeczy, a jednak zginąć na wieki, bo te rzeczy nie są właściwą podstawą. Nie oszukuj siebie samego, nie oszukuj samej siebie przez jakikolwiek okazały uczynek ciała. Najsłabsza wiara w Pana Jezusa Chrystusa zbawia raz na zawsze, zbawia na wieki. Podczas kiedy najsłynniejsza, największe osiągnięcie, bo Paweł na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, mówił nawet o ludziach, którzy wydali siebie na spalenie. No więc nawet taka najsłynniejsza wiara, cokolwiek innego będzie przedmiotem tej wiary, to jest to po prostu bezwartościowa. Najsłabsza wiara w Jezusa ratuje na zawsze, podczas kiedy najsłynniejsza wiara w cokolwiek innego jest niczym innym, jak tylko wytworem oszukanego, zwiedzionego serca. Jest zasłoną z wiotkich liści, którą twój wróg, szatan, zbudował, aby zamaskować skraj przepaści i wiecznej zguby. I za chwilę w to wdepniesz. Pan Jezus Chrystus, Bóg w Ewangelii, w prosty sposób przedstawia tobie Pana Jezusa Chrystusa i mówi: ten jest Syn mój umiłowany, w którym mi się upodobało. I można powiedzieć, że te słowa kieruje do ciebie, tak jakby mówił coś w rodzaju, że możesz z całym zaufaniem twojego serca zaufać Panu Jezusowi, podczas gdy nie możesz bezkarnie zaufać samemu sobie. Błogosławiony trzy razy, święty, 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 błogosławiony, błogosławiony, błogosławiony. Więc błogosławiony Pan Jezus jest podporą wystarczającą. I kto nie zaufa Panu Jezusowi, kto nie zaufa Panu Jezusowi, będzie na wieki zgubiony. I tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy to mieli na względzie. Opierając się zatem na tych słowach z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 27 do 29 wersetu, możemy zauważyć ponad wszelką wątpliwość, że żadna prawdziwa owca należąca do Chrystusa nie może zginąć. Wieczne bezpieczeństwo wierzącego to cudowny fakt. Ci, którzy są prawdziwymi owcami Chrystusa, słuchają Jego głosu, słuchają Go, kiedy jest zwiastowana Ewangelia, później słuchają Go codziennie i są posłuszne Jego słowu. Pan Jezus zna swoje owce, każdą z nich zna po imieniu i żadna nie umknie Jego uwadze. Nie ma takiej możliwości, żeby przez przeoczenie albo jakąś nieuwagę ze strony Pana Jezusa, z Jego strony, któraś z nich się zgubiła. Owce Chrystusa idą za Nim, najpierw okazując zbawienną wiarę w Niego, a następnie chodząc w posłuszeństwie. Chrystus daje swoim owcom życie wieczne, czyli życie, które nigdy się nie skończy. Nie jest ono zależne od ich postępowania, ponieważ jest to życie wieczne. Na pewno będzie trwało wiecznie. Jednak życie wieczne to także pewna jakość życia. Życie samego Pana Jezusa. Życie, w którym potrafimy cieszyć się tym, co już tutaj dostajemy od Boga, ale i życie, które będzie równie dobrze pasowało do naszego niebiańskiego domu. Zwróćmy uwagę na kolejne słowa. Nigdy nie zginą. Gdyby którakolwiek z owiec Chrystusa kiedykolwiek zginęła, byłby on winny niedotrzymania obietnicy. Coś takiego jest niemożliwe.
Jezus Chrystus jest Bogiem, a Bóg nie zawodzi. W wersecie tym obiecał, że On jest gwarantem i że żadna z Jego owiec nie spędzi wieczności w piekle. Nie będzie spędzać wieczności w piekle. Więc żadna z Jego owiec nie będzie spędzać wieczności w jeziorze ognia i siarki. Czy to oznacza, że ktoś może otrzymać zbawienie, a potem żyć tak, jak podobałoby mu się jeszcze przed zbawieniem? Czy można uzyskać zbawienie, a trwać w grzesznych przyjemnościach tego świata, oceniając je tak jak przed nawróceniem? No więc, co do zasady, nigdy owca nie myśli tak jak świnia. Przed nawróceniem człowiek był świnią, psem, wilkiem, wężem, ale lwem ewentualnie, ale nie był owcą. Nie, osoba, która stała się owcą przez narodzenie na nowo, ma zupełnie inną ocenę sytuacji. Narodzona na nowo osoba, czyli chrześcijanin, nie chce już robić takich rzeczy, bo chce iść za pasterzem. Żadne z tych innych zwierząt wymienianych w Piśmie Świętym jako obraz człowieka nienawróconego, czyli pies, świnia, wilk, wąż, Dan jest wężem na drodze, i inne zwierzęta reprezentujące nienawróconego człowieka, to żadna z tych osób nie chce iść za Chrystusem, nie chce iść za pasterzem. Ma to, nie jest to jej natura. Natomiast osoba narodzona na nowo, chrześcijanin, nie chce już robić takich rzeczy, jakie robiła przed nawróceniem, a chce iść za pasterzem jako owca. Nie żyjemy po chrześcijańsku po to, żeby stać się chrześcijanami, albo żeby utrzymać zbawienie. Żyjemy życiem chrześcijańskim, ponieważ już jesteśmy chrześcijanami. Świętego życia pragniemy nie ze strachu, że stracimy zbawienie, ale z wdzięczności do tego, który umarł za nas. Mamy wolność w Chrystusie wykonywać rzeczy, które są Jemu miłe, bo On nas uwolnił od więzów nieprawości, On uczynił nas wolnymi od dawnych pożądliwości walczących przeciwko naszej duszy. Doktryna wiecznego bezpieczeństwa, czyli raz zbawiony, na zawsze zbawiony, nie zachęca do życia beztroskiego, ale daje silne motywacje do życia świętego. Jest to oczywista sprawa. Nikt nie jest w stanie wydrzeć wierzącego z ręki Chrystusa. Ręka Boża jest wszechmocna. To ona stworzyła świat i to ona podtrzymuje świat. Nie ma takiej mocy, która mogłaby wydrzeć owcę z jego uścisku. Jest to rzecz jasna. Wierzący znajduje się nie tylko w ręce Chrystusa, jest też w ręce Ojca. Stanowi to podwójną gwarancję bezpieczeństwa. Bóg Ojciec jest większy od wszystkich i nikt nie może wydrzeć wierzącego z ręki Ojca. Natomiast bluźniercy, utracalnicy twierdzą, że człowiek, który jest w rękach Bożych, może sam się wyrwać, czyli że jest mocniejszy od Ojca i mocniejszy od Syna, czyli jest to duch Antychrysta tak myśleć. Jeżeli myślisz, że można utracić zbawienie, to mam nadzieję, że zrozumiałeś, że przez takie twierdzenie stawiasz się wyżej od Boga, uważasz się za mocniejszego od Boga. Nie, nie jesteś mocniejszy od Boga i przestań po prostu bluźnić, bo jest to bardzo niebezpieczne. Trzymaj się z dala od tego typu twierdzeń bluźnierczych. Stąd widzimy, że w tych wersetach z Ewangelii Jana, 10 rozdział, od 27 do 28 wersetu, do 29 wersetu, czy do 30 wersetu, uczymy się jasno i wyraźnie nieutracalności zbawienia. W tych wersetach opisany jest charakter też owiec, tak więc faryzeusze, którzy tego słuchali, łatwo mogli zobaczyć, że nie mieli w tym udziału.
I w końcu w wersetach 29-30 opisany jest z kolei charakter Boga Ojca. I pomiędzy tymi, którzy stanowią owce Pana Jezusa, a tymi, którzy nie są z owiec Pana Jezusa, jest wielka różnica. Rozróżnienie między wiarą i niewiarą jest tak mocno zaznaczone, że najciemniejsza forma niewiary nie może nie zrozumieć swojej prawdziwej pozycji. Tak więc deklaracja tego rozróżnienia może prowadzić albo do głębokiej troski duchowej, albo do zadowolonej z siebie arogancji. W szczególności Pan Jezus Chrystus przyciągnął uwagę do następujących cech Jego owiec. Po pierwsze, Pan Jezus Chrystus zaznaczył, że owce Pana Jezusa słuchają Jego głosu. To nam sugeruje stronę też przeciwną, że nie znają głosu obcych, czyli faryzeuszy w tamtym kontekście, ale w szerszym kontekście, nie znają głosu kogokolwiek innego, kto mówi inaczej niż Pan Jezus. Pan Jezus zawsze mówi: pokój wam, nie bój się, malutkie statko, i zawsze uspokaja. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. To jest głos Pana Jezusa. Natomiast ci wszyscy ludzie, którzy nie znają Pana Jezusa i wypowiadają się odwrotnie niż Pan Jezus, straszą utracalnością zbawienia, straszą też różnego rodzaju przechodzeniami przez wielki ucisk, straszą różnymi kwestiami teraz modnymi, a to związanymi z różnego rodzaju nieistniejącymi spiskami i tak dalej. To są właśnie głosy obcych. Pan Jezus takich rzeczy nie mówi. Pan Jezus zna owce. O pozostałych Pan Jezus powiedział: nigdy was nie znałem, o czym czytamy w Mateusza 7 rozdział 23 werset. Mateusza 7:23. Mateusza 7:23. Wówczas wyznam im: nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli widzimy, innych Pan Jezus nie zna, a swoje owce zna. To jest ważne. Też o owcach Pana Jezusa czytamy, że Jego owce idą za Nim, ale nie pójdą za obcym. Czyli Ewangelia Jana, 10 rozdział. Na przykład 5 werset: za obcym jednak nie pójdą, ale uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Więc jak słyszysz głos obcych, na przykład takich obcych, którzy mówią, że Chrystus nie umarł za wszystkich, albo głos obcych takich, którzy mówią, że możesz stracić zbawienie, Pan Jezus ma taki głos, który mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. To jest głos Pana Jezusa. Każdy, kto twierdzi inaczej, nie ma głosu Pana Jezusa. Uciekaj od tego typu fałszywych nauk. I kolejne tutaj na przykład Osiem. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, są złodziejami i zbójcami, lecz nie posłuchały ich owce. To jest 10:8. 10:12. Najemnik, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, gdy widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Czyli widzisz, jeżeli staniesz się tutaj
pod kontrolą najemnika, czyli takiego, co bierze pieniądze z powodów religijnych. To są tego typu ludzie. Jeżeli ktokolwiek chce jakiekolwiek pieniądze, czyli kler, to na pewno nie jest to człowiek od Pana Jezusa. Możesz to być pewny, bo Pan Jezus nie ustanowił czegoś takiego jak pastor, pop, ksiądz, lider i tak dalej. Te wszystkie fałszywe grupy wyzyskiwaczy to nie są po prostu ludzie Pana Jezusa, to są najemnicy. To są źli ludzie, od których prawdziwe owce Chrystusa uciekają. I ci najemnicy bardzo często uczą utracalności zbawienia, bo chcą te owce strachem przy sobie trzymać. Kolejna cecha owiec to jest taka, że mają życie wieczne, życie i obfitowanie w nim. I to widzimy między innymi w wersecie 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i tracić. Ja przyszedłem, aby miały życie i to w obfitości. I taka prawda przenika całą Ewangelię, między innymi chyba w Jana 20 rozdział 31 werset. Te zaś zostały spisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Czyli widzimy wyraźnie podkreśloną prawdę o tym, że owce mają życie wieczne, życie i obfitowanie w tym życiu. I taka prawda przenika całą Ewangelię, którą znamy ze Słowa Bożego. Kolejna cecha owiec to jest taka, że nie giną na wieki, nie giną na zawsze. W takim życiu wiecznym nie ma nic ze starego Adama. To musimy rozumieć, że to wszystko jest według nowego, drugiego Adama, którym jest Pan Jezus Chrystus. Kolejna cecha owiec jest taka, że jest to trwałe bezpieczeństwo owiec. Żadna moc nie może wyrwać owiec z jego rąk. To pokazuje bezużyteczność tak zwanej ekskomuniki dokonywanej przez faryzeuszy. Człowiek został wyrzucony w 9 rozdziale, 34 wersecie, bo to zaraz jest po tych przecież słowach. Wtedy odpowiedzieli mu: urodziłeś się w całych grzechach i ty nas pouczasz, i wyrzucili go. Takie wyrzucenie przez fałszywe religie nie ma żadnego znaczenia. Będą nas wyłączać z synagog. Więcej, każdy, kto nas zabije, będzie myślał, że spełnia służbę Bożą. Tak uczy Słowo Boże. Więc jeżeli będziesz głosił, że zbawienie jest w Panu Jezusie i ono jest nieutracalne, to będziesz prześladowany. Jeżeli będziesz, tak jak inni, głosił fałszywego Jezusa, no to będzie ci tu miło, tu na ziemi. Będziesz miał wielu kumpli, ale razem pójdziecie do piekła szeroką drogą na zatracenie. Więc tutaj jest bardzo ważne, że ten człowiek został wyrzucony przez faryzeuszy, ale na zewnątrz spotkał go Pan Jezus, objawił mu siebie i zaopiekował się nim jako jedną z jego owiec, jako jedną ze swoich nowo znalezionych owiec. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. I to bezpieczeństwo oparte jest na osobie i mocy Ojca. Owce są zatem podwójnie bezpieczne, podwójnie zabezpieczone. Stąd wiemy, że skoro Bóg, Ojciec, jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, bo Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tutaj w tym wersecie 28 widzimy Boga Syna, odwiecznego Syna Bożego, ale też widzimy werset dalej Boga Ojca, odwiecznego Ojca, Boga. I tutaj widzimy dwie osoby z Trójcy. I one zabezpieczają bezpieczeństwo owiec. Duch Święty, mieszkając w owcy, też zabezpiecza życie wieczne, choć tu nie jest bezpośrednio wspomniany. To bezpieczeństwo jest oparte na osobie i mocy Ojca. Owce są zabezpieczone podwójnie, potrójnie. Ci, co próbują wyrwać to z kontekstu, no to ci, co próbują to wyrywać, to bez wątpienia zwodziciele. Ale tutaj też są tacy, którzy próbują wyrywać te owce
I ci, którzy próbują wyrywać owce z rąk Ojca, to bez wątpienia przywódcy religijni pobudzani przez szatana, czyli kler, pastorzy, księża, biskupi tak zwani. Biskupów już nie ma od 1900 ponad lat z hakiem. Paweł apostoł powiedział, że po jego odejściu nie będzie już w tej grupie zabezpieczenia, bo nawet spośród nich samych powstaną ludzie mówiący przewrotne rzeczy, aby ludzi pociągnąć za sobą. I jedyny opis ustawiania biskupów według Słowa Bożego to byli ci, którzy byli ustanawiani przez Pawła i jego współpracowników. Po odejściu Pawła już ta procedura jest nie do wykonania. Innych starszych nie wiemy, jak ustanawiano. Zresztą tak ważna grupa w Kościele jak biskupi, księża, pastorzy, gdyby faktycznie istniała, to przecież byłby dokładny opis, jak ich ustanawiać. To, że nie ma w Biblii procedury opisanej, jak ich ustanawiać, jednoznacznie dowodzi, że takich po prostu nie ma dzisiaj. I ci, co próbują wyrywać owce, to bez wątpienia przywódcy religijni, pobudzani przez swoje własne polityczne ciągoty, ale też przede wszystkim przez szatana, który nienawidzi, gdy wierzący idą za Panem jako dobrym pasterzem. Na przykład byli pewni ludzie z Judei, którzy nauczali, że do zbawienia konieczne było obrzezanie według zwyczaju mojżeszowego. Czytamy o tym m.in. w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 1 werset. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, zaczęli nauczać braci: jeśli nie zostaniecie obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie zdołacie dostąpić zbawienia. Czyli dokładnie nauczanie utracalników. Oni też uważają, że jeśli nie będziesz jakiś tam reguł Mojżesza przestrzegał, to stracisz zbawienie. I byli też jacyś ludzie, którzy wkradli się potajemnie i zapierali się Pana Jezusa, o czym czytamy w liście Judy. List Judy, 4 werset. Wśliznęli się bowiem pomiędzy was pewni ludzie, na których od dawna wypisany już został ten wyrok, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga obracają w rozwiązłość i wypierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że byli też jacyś ludzie, którzy wkradli się potajemnie i zapierali się Pana Jezusa Chrystusa, jak Judy 4 werset mówi. Jednakże Ojciec jest większy nad wszystkich, a dokładnie w kontekście większy niż wszyscy nieprzyjaciele, którzy próbują otworzyć rękę Ojca, by wyrwać owce. Ich plany zostaną pokrzyżowane przez Boga. Jetro, teść Mojżesza, powiedział w drugiej Mojżeszowej, 18 rozdział, druga Mojżeszowa, 18 rozdział, 11 werset. Teraz wiem, że Jahwech jest większy niż wszyscy bogowie, że tak postąpił w tej sprawie, ponieważ panoszyli się nad nimi. Czyli widzimy jednoznacznie. Jedro powiedział, że teraz wie, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie. Także druga Kronik, drugi rozdział, 2 Kronik, rozdział 2. Tutaj mamy w 2 Kronik, rozdział 2, werset 5. Kto jednak posiada tyle siły, aby zbudować mu dom? Bo niebiosa i niebiosa niebios go nie ogarniają. Kim więc ja jestem, że miałbym zbudować mu dom w innym celu niż ten, aby przed nim kadzić? Czyli widzimy jednoznacznie, że Pan jest ponad wszystkimi. I dalej widzimy na przykład Psalm 135.
Psalm 135. Mam nadzieję, że nie będzie kolizji numeracji, bo w gdańskiej jest inna numeracja. W innych przekładach Biblii jest inna numeracja. 135. Tak, ja wiem, że Jahwe jest wielki, że nasz Pan przewyższa wszystkich bogów. Czyli 135, werset 5. I pierwszy list Jana, 4 rozdział. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Od 1 do 4. Ukochani, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele, jest z Boga. A wszelki duch, który nie przyznaje tego o Jezusie, nie jest z Boga i jest to duch Antychrysta, o którym usłyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i zwyciężyliście ich, gdyż ten, który jest w was, większy jest niż ten, który jest w świecie. Czyli widzimy jednoznacznie wielkość Jahwe, wielkość Boga. W Jana 1, w pierwszym liście Jana, 4 rozdział od 1 do 4, apostoł Jan napisał dokładnie tą samą myśl, że ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest w świecie. Nawiązując właśnie do Ducha Bożego mieszkającego w wierzących. I odwrotnie, jako jego przeciwwagę, jako ducha Antychrysta w wielu fałszywych nauczycielach, wielu fałszywych prorokach, którzy wyszli na świat z ich fałszywą doktryną, między innymi doktryną utracalności zbawienia. I to sformułowanie z ręki mojej i z ręki Ojca prowadzi do gruntownego, fundamentalnego stwierdzenia, które tam mamy, czyli ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dzisiaj niektórzy zaprzeczają, że z tego wynika jedność w osobie i minimalizują wartości wypływające z tego twierdzenia. Inni wykorzystują wiersz w pełni. Z pewnością Żydzi rozumieli, co Pan miał na myśli, bo jest to ważne, żeby zauważyć, że po nas znosili kamieni, aby Pana Jezusa ukamienować z powodu Jego roszczeń co do boskości. I Ewangelia Jana jako całość popiera doktrynę o jedności w osobie, woli, słowach i absolutnym bóstwie. Musimy być tego świadomi. Stąd możemy być zupełnie pewni zbawienia, gdy wierzymy w tak wielkiego Boga. Jeśli powiesz, ja naprawdę wierzę w Niego, to ta twoja mowa ma wartość. Ale niestety wśród tych, którzy mówią, ja naprawdę wierzę w Niego, są też tacy, którzy potrafią dodać to, że ja naprawdę wierzę w Niego, ale wyglądają na smutnych, nie radują się. I powiedzą jeszcze do tego, że gdy się mnie zapytają, czy jestem zbawiony, to nie lubię mówić tak. Albo powie, że obawia się, że powie kłamstwo. Tego typu ludzie są bardzo nieszczęśliwi. Bo jeżeli mają ufność, wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy mają w sobie życie wieczne i nie powinni gasić ducha. I czytałem o historii pewnego człowieka, który właśnie tak jak ten przykład, że nie lubią mówić, że są zbawieni i byli bardzo smutni, to był to syn pewnego rzeźnika, żyjącego w pewnym małym miasteczku. I był to dzień targowy, a ojciec jego nie wrócił jeszcze z miasta.
I wtedy ktoś mu powiedział, przypuśćmy, że twój ojciec przyjdzie do domu, a ty się go zapytasz, ile owiec dzisiaj kupił? Odpowie 10. Gdy za chwilę wejdzie ktoś do sklepu i zapyta, ile twój ojciec kupił owiec? Czy ty odpowiesz, ja nie chciałbym powiedzieć ile, gdyż boję się, że skłamię? Ależ, rzekła przysłuchująca się osoba, chyba matka tego człowieka, z uzasadnionym oburzeniem, mówiąc, tak uczyniłbyś twojego ojca kłamcą. I to jest bardzo dobry przykład, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, jakie są warunki tego, aby być uznanym za zbawionego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, jesteś zbawiony. I jeśli teraz nie chcesz przyznać, że jesteś zbawiony, no to tak jakbyś uważał, że Bóg kłamie. A przecież nie uważasz, że Bóg kłamie i nie chcesz Go oczerniać. Patrząc na tą sytuację, można by powiedzieć, że ten mający dobre zamiary, w cudzysłowie dobre zamiary, młody człowiek w istocie przedstawiał Chrystusa jako kłamcę, mówiąc, że on wierzy w Syna Bożego. Pan Jezus mówi, że mam życie wieczne, ale ja nie chciałbym powiedzieć, że je mam, aby czasem nie powiedzieć kłamstwa. Cóż za niesłychane przypuszczenie. Ale inny powie, jak mogę być pewny, że naprawdę wierzę? Starałem się bardzo często wierzyć i patrzyłem w głąb mojej duszy, w głąb mojego serca, czy też już tę wiarę posiadam, ale im więcej patrzę na moją wiarę, tym bardziej wydaje mi się, że jej tam nie ma, albo że mam jej mniej. Im bardziej, nawet, nie wiem, znamy może tą bajkę o Kubusiu Puchatku i tam prosiaczek, im bardziej prosiaczek zaglądał do domu Puchatka, tym bardziej Puchatka tam nie było. No więc jak nie ma czego zobaczyć, to tamtego prawdopodobnie nie ma, tak człowiek naturalnie myśli. Ale ja raczej skłaniałbym się do tego, żeby powiedzieć coś w rodzaju, przyjacielu, patrzysz w fałszywym, niewłaściwym, w złym kierunku. No i to, że patrzysz w fałszywym, złym kierunku i też to, że starasz się, aby wierzyć, to wyraźnie wskazują, że jesteś na błędnej, na fałszywej drodze. I moja odpowiedź taka wynika z tego, że no po prostu nie można tak działać. To jest szkodliwe. Pozwól, że dam ci jeszcze jeden przykład, aby ci wytłumaczyć tę zależność, tę sprawę. Wyobraź sobie, że siedzisz przy twoim domowym ognisku, no kaloryferze, dzisiaj częściej podłogówce, ale ja sobie wyobrażam, że jesteśmy po takim ciężkim dniu pracy w swoim domu i w pewnym momencie wchodzi jakiś człowiek i mówi, że zawiadowca stacji został zabity tego wieczora na torze w wyniku wypadku. I tak się złożyło, że ten człowiek od dawna miał w tej miejscowości opinię człowieka nieuczciwego i nałogowego kłamczucha, ten co powiedział o tej śmierci. Czy wierzysz? Albo nawet może usiłujesz wierzyć temu człowiekowi, który znany jest z tego, że zawsze kłamał? Prawdopodobnie będzie twoja pierwsza myśl, że nie warto mu wierzyć. I być może nawet mu powiesz, a dlaczego? I teraz, jeżeli tak cię zapytam, no to odpowiesz, no znam zbyt dobrze tego kłamczucha, aby mu wierzyć.
I no tutaj się rodzi pytanie, skąd wiesz, że nie możesz mu wierzyć? Czy dzięki temu, że patrzysz do swojego serca, na swoją wiarę, czy na swoje uczucia? Myślę, że nie. Powiedziałbyś mi wtedy, że myślisz o tym człowieku, który przynosi tą wiadomość, jako o człowieku niewiarygodnym. I po chwili wpada, załóżmy, kolejny człowiek, sąsiad, i mówi: zawiadowcę stacji przejechał pociąg towarowy i został zabity na miejscu. Po jego wyjściu słyszeć by można, jak mówisz z ostrożnością: no teraz częściowo w to wierzę, bo jeśli przypominam sobie dobrze, to ten człowiek tylko raz w życiu mnie okłamał, ten sąsiad, jakkolwiek znam go od dzieciństwa. No i znowu można cię zapytać, czy jest to przespatrzenie się na twoją wiarę, że tym razem częściowo wierzysz w to, co usłyszałeś? No pewnie powiesz: ja myślę o charakterze tego, który mnie informuje. Właśnie. Ważny jest charakter tego, kto cię o tym informuje. No i teraz załóżmy, że zaledwie ten człowiek opuścił twój dom, wchodzi kolejna osoba, która przynosi ci tę samą informację, co pierwsza i druga, ale tym razem powiadasz: teraz, Janie, wiem, wierzę, że to się stało. Skoro ty mi to powiadasz, mogę w to uwierzyć. I jeszcze raz zadaję pytanie, które nie zapomnij, jest tylko jakby echem twojego własnego wcześniejszego. Skąd ty wiesz, że możesz z taką pewnością wierzyć twojemu przyjacielowi Janowi? No i teraz oprzesz się na jego charakterze. Powiesz coś w rodzaju, że ponieważ wiem, kim i czym jest Jan. Kim Jan jest? On nigdy mnie nie okłamał, on nigdy mnie nie oszukał, zawsze mogłem na nim polegać. I nie myślisz, żeby mógł kiedykolwiek cię okłamać. Więc to jest właśnie ważne, kto przynosi, kto informuje, kto przynosi daną wiadomość. Oto w ten sposób ja właśnie wiem, że wierzę Ewangelii, albo innymi słowy, wiem, kim jest ten, który przynosi mi te nowiny. To jest Pan Jezus Chrystus, On mnie nigdy nie okłamał. Ponieważ świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże jest większe, albowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, gdyż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o swoim Synu. I możemy podobne słowa przeczytać w pierwszym liście Jana, rozdział 5, od 9 wersetu. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe, gdyż jest to świadectwo Boga, jako że złożył świadectwo. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe, gdyż jest to świadectwo Boga, jako że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. Oraz Rzymian, 4 rozdział, 3 werset. Rzymian, 4 rozdział, 3 werset. Mówi o tym, że uwierzył Abraham Bogu i zostało poczytane mu to ku usprawiedliwieniu. Rzymian, 4 rozdział, 3 werset. Bo co mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Czyli jednoznacznie widzimy, kluczowa jest tutaj kwestia, aby uwierzyć Bogu.
Pewien człowiek, który był głęboko zatroskany sprawą swojej duszy, zwrócił się do jednego sługi Chrystusowego z takimi słowami: Och, Panie, ja nie mogę wierzyć. Na co ów sługa mądrze, a spokojnie wytłumaczył mu, odpowiedział: A komuż to właściwie nie możesz uwierzyć? To rozwiązało sytuację. Do tej pory ten człowiek uważał, że wiara to coś nieokreślonego, co musi się odczuwać wewnątrz siebie, po to, aby być pewnym, że się jest gotowym i w porządku z niebem. A w istocie rzeczy wiara zawsze patrzy na zewnątrz, ku żywej osobie i jego skończonemu dziełu i spokojnie słucha świadectwa Bożego o jednym i drugim. Jest to owo spojrzenie na zewnątrz, które przynosi wewnętrzny pokój. Gdy ktoś obróci swoją twarz ku słońcu, jego własny cień leży poza nim. Nie możesz patrzeć na siebie i na uwielbionego Chrystusa w niebie równocześnie. Albo na Chrystusa patrzysz, albo na siebie. A tak stwierdziliśmy, że jest to osoba Syna Bożego, odwiecznego Syna Bożego, która pozyskuje twoje zaufanie albo moje zaufanie. Jeżeli nie ufasz Panu Jezusowi, no to nie masz zbawienia. Jego skończone, doskonałe dzieło na krzyżu Golgoty czyni mnie na wieki bezpiecznym. Nic innego nie czyni mnie bezpiecznym, jak tylko jego doskonałe, dokonane dzieło na krzyżu Golgoty. Słowo Boże odnośnie tych, którzy wierzą w Pana Jezusa, którzy wierzą w Niego, którzy wierzą Jemu, czyni po prostu niewzruszenie pewnymi te osoby. Czyli Słowo Boże odnośnie tych, którzy wierzą w Pana Jezusa, czyni mnie niewzruszenie pewnym. Jestem bardziej niż pewny tego, że jestem zbawiony, bo Jezus umarł za moje grzechy na krzyżu Golgoty. Znajduję w Chrystusie i Jego dziele drogę zbawienia, a w Słowie Bożym pewność zbawienia. I może masz jakieś takie wątpliwości dalsze, ale jeśli jestem zbawiony, no to jak to jest, że mam takie huśtające się, wahające się doświadczenia, tak często tracę każdą wszelką radość i pociechę i staję się równocześnie nieszczęśliwym lub podupadłym na duchu, jak to było przed moim nawróceniem. I to zagadnienie już wyjaśnialiśmy w 30. części tej serii. I to zagadnienie przyprowadza nas do kolejnego punktu, który określamy jako radość zbawienia. Radość zbawienia. W nauce Pisma Świętego można łatwo zauważyć i stwierdzić, że podczas gdy twoje zbawienie polega na dziele Chrystusa Jezusa, czyli to, co Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, o czym zapewnia cię Słowo Boże, to radość i pokój jest nam dany i zostaje podtrzymywany przez Ducha Świętego, który mieszka w ciele każdego prawdziwie wierzącego człowieka. I mieszka Duch Święty w ciele każdego prawdziwego wierzącego człowieka, prawdziwie wierzącego człowieka. I należy pamiętać o tym, że każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa wciąż jeszcze ma i kontakt ze starym stworzeniem, ma swoje ciało, które należy do starego stworzenia. To jest złą, starą, zepsutą naturę, z którą się urodził i która może już się objawiła, podczas gdy jeszcze był niezdarnym dzieciątkiem trzymanym na kolanach swojej matki, ojca, ciotki. Natomiast Duch Święty zamieszkujący w każdym człowieku wierzącym sprzeciwia się ciału i jest gaszony, zasmucany przez każdą działalność ciała i to, czy to inteligentnie przemyślane coś przeciwko Duchowi Świętemu może być w naszej głowie, może być też wypowiedziane, ale może też być zdziałane przez ciało. Gdy człowiek żyje w sposób godny Pana, Duch Boży będzie stwarzał w jego duszy swoje błogosławione owoce, czyli miłość, wesele, pokój,
I mamy to wymienione w Galacjan, 5 rozdział, 22. Galacjan, 5 rozdział, 22 werset. Tu jest liczba pojedyncza, owoc. Owocem zaś ducha jest, tym jednym owocem. Owocem zaś ducha jest. Nie są, tylko jest. Owoc ducha to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma prawa. Czyli widzimy, że Duch Święty wydaje taki owoc składający się z tych elementów. Jeśli zaś życie takiego człowieka jest cielesne, a jego drogi są pobrudzone światem, Duch Święty jest zasmucony, a owoców tych brak jest w większym lub mniejszym stopniu. I tutaj, jeżeli mamy do czynienia z osobami wierzącymi w Słowo Boże i wierzącymi w Syna Bożego, to chciałbym wam przedstawić to w następujący sposób. Dzieło Chrystusa i twoje zbawienie stoją lub upadają razem. Twój sposób życia i twoja radość stoją lub upadają razem. Czyli widzimy, że komplet to jest dzieło Chrystusa i twoje zbawienie, a drugi odrębny komplet to jest twój sposób życia i twoja radość. Jeśli dzieło Chrystusa miałoby kiedykolwiek upaść, ale chwała niech będzie Bogu, że nigdy to się nie stanie, to wtedy, gdyby dzieło Chrystusa na Golgocie upadło, twoje zbawienie upadłoby razem z nim. Natomiast jeśli twój sposób życia się załamie, a uważaj, gdyż to może się stać, kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł, to może się stać, to wtedy twoja radość załamie się wraz z nim. O pierwszych uczuciach opowiadano, że po prostu po nawróceniu ludzie tryskali radością. I możemy to spotkać w Dziejach Apostolskich w opisie pierwszych uczniów. Dzieje Apostolskie, na przykład 9 rozdział, 31 werset. 9:31. Tymczasem zgromadzenie po całej Judei, Galilei i Samarii miało pokój, budowane i kroczące w bojaźni pańskiej, a dzięki zachęcie Ducha Świętego pomnażało się. Czyli tymczasem zgromadzenie po całej Judei, Galilei i Samarii miało pokój, budowane i kroczące w bojaźni pańskiej, a dzięki zachęcie Ducha Świętego pomnażało się. Czyli widzimy, że o pierwszych uczniach jest powiedziane wprost, że chodzili w pociesze, wzmocnieniu Ducha Świętego. A więc moja radość duchowa będzie wprost uwarunkowana, powiązana, proporcjonalna w stosunku do mojego duchowego charakteru, do mojego sposobu życia po nawróceniu się. Mam nadzieję, że już dostrzegłeś swoją pomyłkę. Pomieszałeś pojęcie radości ze swoim bezpieczeństwem. Dwie zgoła odmienne i od siebie wielce różniące się rzeczy. Jeśli z powodu pochlebiania samemu sobie, rozgniewania się, światowości itd. zasmuciłeś Ducha Świętego, to straciłeś swoją radość, a mogłeś w wyniku tego pomyśleć, że twoje bezpieczeństwo zostało zachwiane, ale raz jeszcze powtarzam, twoje bezpieczeństwo polega na dziele Chrystusa za ciebie. Twoja pewność polega na Słowie Bożym skierowanym do ciebie. Twoja radość polega na niezasmucaniu Ducha Świętego w tobie. Jeśli jako wierzący Panu Jezusowi czynisz cokolwiek, co by zasmuciło Ducha Świętego, to twoja społeczność z Ojcem i Synem Bożym jest na ten czas w istocie w stanie takiego utrudnionego oddziaływania, jest zawieszona. Tylko wtedy, gdy osądzisz samego siebie i wyznasz swój grzech,
radość tej społeczności zostanie i może być ci przywrócona. Twoje dziecko może zawiniło złym zachowaniem się, jeśli masz dziecko. Na jego twarzy zaraz można spostrzec, że coś w jego sercu jest nie w porządku. Jeszcze pół godziny temu cieszyło się spacerem wraz z tobą naokoło ogrodu, podziwiając to wszystko, co ty podziwiałeś, radując się tym, co i ciebie cieszyło. Innymi słowy, było ono w społeczności z tobą. Jego uczucia, upodobania były identyczne z twoimi. Ale teraz wszystko nagle się zmieniło. Co się stało? No, jako nieposłuszne i niegrzeczne dziecko stoi daleko w kącie. Prawdziwy obraz nieszczęścia. Na podstawie pełnego skruchy przyznania się do złego postępku zapewniłeś go być może o całkowitym odpuszczeniu jego winy, a mimo to jego duma i opór powodują, iż nadal stoi i płacze tam gdzieś na boku, w kącie. Gdzie jest ta radość sprzed pół godziny? Wszystko zniknęło. Dlaczego? Ponieważ społeczność między tobą a nim została zawieszona, została przerwana. Co jednak stało się ze stosunkiem pokrewieństwa, który istniał pomiędzy tobą a twoim synem pół godziny temu? Czy przestałeś być ojcem? Czy to dziecko przestało być twoim dzieckiem? Czy ten także zniknął? Czy został on naruszony lub przerwany? No nie, w żadnym wypadku. Nie został naruszony. Ten stosunek pokrewieństwa polega na urodzeniu się tego dziecka. Jego społeczność zaś polega na jego zachowywaniu się i chodzeniu razem przez to życie. Ale po chwili widzimy to dziecko wychodzące z kąta, ze złamaną wolą, ze złamanym sercem, wyznającego całą sprawę od początku do końca tak, że widzisz, iż żałuje jego nieposłuszeństwa tak bardzo jak i ty. A wówczas bierzesz go w swoje ramiona i pokrywasz go pocałunkami. Jego radość jest przywrócona, ponieważ społeczność znowu jest przywrócona. No więc, żeby ten przykład jeszcze trochę mocniej wzmocnić, no to rozwinę ten przykład i przypatrz się tej sytuacji jeszcze bardziej. Przypuśćmy, że podczas gdy dziecko jeszcze stoi w kącie, naburmuszone, wściekłe, niezadowolone, nagle rozlega się krzyk: pożar w domu! Cóż stałoby się z tym dzieckiem wtedy? Czy pozostałoby w kącie, aby paść ofiarą płomieni w walącym się domu? W żadnym wypadku. Weźmiesz dzieciaka w ręce. Najszybciej jak to możliwe, byłaby to pierwsza rzecz, którą byś zrobił. Chwyciłbyś to dziecko w ramiona i byś je ratował. Wyniósłbyś je na bezpieczne miejsce. Ach, naturalnie ty o tym dobrze wiesz, że miłość pokrewieństwa jest czymś odmiennym od radości społeczności. Gdy Dawid tak straszliwie zgrzeszył w związku z żoną Uriasza, nie powiedział on: przywróć mi twoje zbawienie. Nie. On powiedział coś zgoła innego. Psalm 51, werset 14. Przywróć mi radość z twojego wybawienia. Tak, przywróć mi radość zbawienia twego. A tak, jeśli wierzący człowiek zgrzeszy, jego społeczność na pewien czas zostaje przerwana i radość jest stracona, dopóki ze złamanym sercem nie przyjdzie do Ojca i nie przyzna się, nie wyzna swoich grzechów. Wówczas, opierając się na Słowie Bożym, na Jego Słowie, takie dziecko Boże wie, że ponownie zostało odpuszczone jego przekroczenie, albowiem Słowo Boże, Jego Słowo, wyraźnie oświadcza, że jeśli byśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Znajdujemy to w pierwszym liście Jana. Pierwszy list Jana. Rozdział 1, werset 9. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, by przebaczyć nam grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Widzimy wyraźnie. A zatem
Mój miły przyjacielu, współwierzący w Pana Jezusa, pamiętaj zawsze o tych dwóch rzeczach. Nie ma nic mocniejszego niż więzy pokrewieństwa, a niczego bardziej delikatnego jak więzy społeczności. Wszystkie połączone moce, zamysły ziemi i piekła nie mogą rozerwać tego pierwszego, podczas kiedy nawet jedna drobna nieczysta myśl, czy też jedno błahe słowo przetnie to drugie. Jeśli męczy cię jakaś chmura i niepewność, chmurna chwila, to upokórz się przed Bogiem i zastanów się nad swoimi drogami, a z chwilą, kiedy odkryjesz złodzieja tej społeczności, który cię pozbawił twej radości, natychmiast wyciągnij go na światło. Wyznaj twój grzech Bogu, Ojcu twojemu i osądź się sam, bez oszczędzania się za lekkomyślność i nieuwagę w stosunku do twojej duszy, która pozwoliła wedrzeć się tamtemu złodziejowi bez zatrzymania go. Ale nigdy, nigdy nie pozwól na to, by mieszać sprawę twojego bezpieczeństwa z twoją radością. Nie myśl jednak ani na chwilę, że sąd Boży spada chociażby o włos mniej srogo na grzech człowieka wierzącego, jak na grzech niewierzącego. O nie, tutaj można nawet powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie. On nie posiada dwóch dróg obchodzenia się z grzechem na sądzie, ani też nie mógłby przejść mimo grzechu człowieka wierzącego bez osądzenia go. Zupełnie tak samo jak nie przechodzi mimo grzechu takiego człowiek, który odrzucił jego najdroższego syna. Ale tutaj zachodzi jedna wielka różnica. Wszystkie grzechy wierzącego były znane Bogu i położone na Chrystusie, gdy Chrystus zawisł na krzyżu Golgoty. Tam właśnie raz na zawsze, w ten wielki dzień, kiedy został Chrystus uczyniony grzechem, ten wielki problem kryminalny winy grzesznika przywiedziony został na porządek dzienny i załatwiony raz na zawsze. A sąd spadł na tego błogosławionego zastępcę, który nas zastąpił, czyli na Pana Jezusa Chrystusa, który w miejsce wierzącego grzechy nasze na ciele swoim poniósł na drzewie. 1 Piotra 2:24. 1 Piotra 2:24. Który nasze grzechy sam poniósł w swoim ciele na drzewie, abyśmy jako umarli grzechom żyli dla sprawiedliwości, którego sińcami zostaliście uleczeni. Czyli widzimy jednoznacznie, w 3 godzinach ciemności na Pana Jezusa został włożony grzech. Chrystus stał się grzechem i dlatego w tym momencie Pan Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ten, który odrzuca Chrystusa z kolei, człowiek, musi ponieść swoje własne grzechy osobiście w jeziorze gorącym ogniem na zawsze. Jeśli natomiast prawdziwie wierzący upadnie, kryminalny aspekt jego grzechu nie może ponownie zostać przywiedziony na porządek dzienny przeciwko niemu, dlatego że sam sędzia załatwił go raz na zawsze na krzyżu. Ale problem społeczności zostanie poruszony wciąż na nowo w jego sercu przez Ducha Świętego i to tak długo i tak często, jak często ten wierzący zasmuca tego Ducha Świętego. Więc tutaj warto o tym wiedzieć. Pozwól zatem, że kończąc, podsumowując, dam ci jeszcze jeden przykład. Jest piękna księżycowa noc. Księżyc w pełni. Świeci więcej jeszcze, aniżeli zwyczajnym blaskiem. Pewien człowiek, wpatrzony w głębię spokojnej tafli sadzawki, której widzi srebrzyste odbicie tego księżyca, wypowiada taką uwagę do stojącego obok człowieka. Jak cudownie i jasno krąg księżyca dzisiaj wieczorem wygląda. Jak spokojnie i majestatycznie płynie on w przestworzach. Ale ledwie dokończył to zdanie, nagle jego przyjaciel wrzuca mały kamyk do tej sadzawki. Człowiek ten natychmiast się zdenerwował i wykrzykuje. Ależ co się stało? Księżyc połamał się na drobne kawałki, a jego szczątki pomieszały się w największym nieporządku. No więc cóż za absurd,
odpowiada zdumiony towarzysz. Patrz w górę, człowieku. Księżyc nie zmienił się ani trochę, ani na jotę. To stan sadzawki, w której się odbijał, uległ zmianie. Zastosuj ten prosty przykład do siebie samego. Twoje serce jest właśnie taką sadzawką. Jeśli nie dopuściłeś tam zła, wówczas błogosławiony Duch Święty, Duch Boży, objawi w tobie chwałę i kosztowność Chrystusa ku twojemu pocieszeniu i radości. Ale z chwilą, kiedy jakieś niewłaściwe pragnienie znajdzie się w tym sercu lub też jakieś płoche słowo wymknie się z twoich ust bez osądzenia, wtedy Duch Święty rozpoczyna zakłócanie powierzchni tej sadzawki. Twoje szczęśliwe doświadczenia zostają rozbite w proch i jesteś całkowicie bez spokoju i wewnętrznie rozstrojony do czasu, dopóki w skrusze ducha nie wyznasz przed Bogiem swojego grzechu, przeszkody mającej harmonię społeczności, a w ten sposób na nowo nie odzyskasz społeczności z Bogiem. Czyli ważne jest, co tą społeczność z Bogiem burzy. Gdy serce twoje jest tak pełnym niepokoju, czy dzieło Chrystusa uległo zmianie? No więc dzieło Chrystusa nie uległo zmianie. Zatem twoje zbawienie też nie uległo zmianie, bo jak pamiętamy, dzieło Chrystusa razem z twoim zbawieniem, jeśli uwierzyłeś Chrystusowi, stoją razem albo razem upadają, a ponieważ dzieło Chrystusa nie może upaść, to jest niepodważalne. Czy Słowo Boże uległo zmianie? No też nie uległo zmianie. A więc i pewność twojego zbawienia nie doznała wstrząsu. Co się zatem zmieniło? Oczywiście działanie Ducha Świętego w tobie się zmieniło. Duch Święty zamiast czerpać z chwały Chrystusa i napełniać twoje serce świadomością Jego wielkości, jest smutny, jest zasmucony, przygaszony tym, że musi odwrócić się od wypełniania tej radosnej funkcji, która jest po prostu skoncentrowana na napełnianiu cię świadomością Bożego bogactwa, a zamiast tego napełnia cię świadomością twojego grzechu i twojej niegodności. Odbiera ci on twoją pociechę tak długo, dopóki nie osądzisz, nie ocenisz negatywnie siebie samego i nie odeprzesz tej złej rzeczy, którą Duch Święty osądza i którą Duch Święty odrzuca. Gdy to się stanie, społeczność z Bogiem zaistnieje na nowo. Więc to jest bardzo ważne. Oby Pan uczynił nas coraz bardziej surowymi w stosunku do samych siebie, abyśmy nie zasmucali, nie gasili Ducha Świętego, którym zapieczętowani jesteśmy na dzień odkupienia, o czym mówi Efezjan 4 rozdział, 30 werset. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Chociażby wiara twoja była nawet bardzo słaba, polegaj na tym z całą pewnością, że ten błogosławiony, który zdobył twoje zaufanie, nigdy się nie zmieni. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Hebrajczyków mówi o tym w 13 rozdziale. Hebrajczyków, rozdział 13, werset 18. Módlcie się za nas. 13 rozdział. Przejęzyczyłem się. Oczywiście 13 rozdział, 8 werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. I do tego nic nie można przydać, ani nic tego ująć. I to w Kaznodziei Salomona, 3 rozdział, 14 werset możemy o tym przeczytać. Kaznodziei, 3 rozdział. Wiem także, że wszystko, co Bóg czyni, trwać będzie na wieki, nic do tego dodać i nic ująć z tego. Bóg natomiast czyni to, aby bano się Jego. Słowo, które
Pan Jezus wypowiedział, Bóg wypowiedział, nigdy nie ulegnie zmianie. I to możemy też mieć potwierdzone w 1 Piotra. Tam mamy taką informację, że uwiędła trawa i kwiat jej opadł, ale Słowo Boże trwa na wieki. To też jest ze Starego Testamentu cytat w księdze któregoś z proroków. Znajdę najpierw 1 Piotra to będzie. 1 Piotra, 1 rozdział. 24 werset. Tak. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka jego chwała jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł, a słowo Pana trwa na wieki. I tutaj mamy wyraźnie cytat ze Starego Testamentu. Izajasza 52:3. Gdyż tak mówi Jahwe. I to będzie 40 rozdział Izajasza, 7 werset. Usycha trawa, kwiat więdnie, gdy wiatr Jahwech je owionie. Tak, lud jest trawą. Usycha trawa, kwiat więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Więc widać wyraźnie, że mamy to powiedziane w Słowie Bożym. I teraz, jeżeli widzimy, że ludzie to są jak trawa, a słowo Pańskie jest niewzruszone, więc to, co ty jako trawa czujesz w swoim sercu, jest nieistotne. To nie ma żadnego znaczenia. A taki ten, któremu zaufałem i fundament mojego bezpieczeństwa, czyli Bóg, i podstawa mojej pewności są jednako na całą wieczność niezmienne, niewzruszone. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że moja miłość tak często może się huśtać, może zawieść, moja radość przepływa, odchodzi, ale pokój w Panu Jezusie jest na wieki darowany. Pan Jezus nie zna zmian, bo widzieliśmy to w Hebrajczyków. Ja się zmieniam, ja się huśtam, ale Pan się nie zmienia. Pan jest wolny od śmierci i cierpienia. W miłości Pana Jezusa spocząć mogę, bo nic się nie stanie mi wtedy. Prawdą mnie wtedy Pan opatula przez swojego ducha. Więc jeżeli teraz nawiążę do tego, o czym mówiliśmy w 33 odcinku, to jeszcze raz pozwól, że zapytam się, którą klasą podróżujesz. Zwróć swoje serce do Boga i Jemu daj odpowiedź na to pytanie, nie mi. Niech Bóg będzie prawdziwy, a wszelki człowiek kłamcą. Rzymian 3 rozdział. Rzymian 3 rozdział. Czwarty werset. W żadnym razie niech Bóg zostaje prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamcą, jak napisano, aby okazało się, że masz słuszność w swoich słowach i byś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. I dalej, Jana, 3 rozdział, 33 werset, mówi o tym, że kto przyjmuje świadectwo Jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 33 werset. Kto przyjął Jego świadectwo, przypieczętował tym samym, że Bóg jest prawdomówny. Oby pełna radość i pełna radości pewność posiadania tego wielkiego zbawienia była Twoim udziałem. Teraz i aż do chwili, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Więc niech Bóg Ci błogosławi. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony
Jeżeli jeszcze nie jesteś zbawiony, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. A jeśli jesteś wierzący, raduj się tym zbawieniem, bo zbawienie jest nieutracalne, gdyż Słowo Boże tak mówi. Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, bo Słowo Boże jest. Taki amen, ono jest niezmienne. A ponieważ Bóg nie może kłamać, to zgodnie z tym, że Bóg nie może kłamać, możemy być pewni, że Bóg zachowa swoich, że zbawienie jest nieutracalne. Jeśli nie masz jeszcze Pisma Świętego Nowego Testamentu, to możesz do mnie napisać 739089088 albo na e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Chętnie Nowy Testament Ci sprezentuję, jeżeli będę miał wolne egzemplarze, a najczęściej takie wolne egzemplarze już od 30 lat zawsze mam. Więc może jeśli się coś radykalnie zmieni, to nie będę miał, ale na chwilę obecną mam. Więc zachęcam do kontaktu. Jeśli masz jakieś pytania, pytaj w komentarzach pod tym filmem albo na e-maila. Można też tradycyjnie pisać na adres czytaj@biblie.skrytka3163500ostrzeszów. Też jest strona internetowa chrześcijanie.info, czyli bez si, chrześcijanie.info. Zachęcam do czytania artykułów, które tam są umieszczone. Z Bogiem.